Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest matura rozszerzona, zadania otwarte, związane z liczbami rzeczywistymi. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, tablicę maturalną i kalkulator zawsze warto mieć przy sobie. I rozpoczynamy. Moi drodzy, mamy przedstawić liczbę A, która podana jest tutaj za pomocą tego wyrażenia w postaci potęgi liczby 3 o wykładniku wymiernym. No więc, moi drodzy, co zrobimy? Wykorzystamy tu mnóstwo własności związanych z potęgami, czyli warto otworzyć sobie tablice maturalne w miejscu, gdzie macie te własności. No i ruszamy, czyli nasze A równa się 81. Którą potęgą liczby 3 jest 81? Jak sobie policzymy, to mogę zapisać 81 jako 3 do potęgi 4 razy. 27 to jest 3 do potęgi 3. Natomiast pierwiastek 4 stopnia mogę zapisać za pomocą potęgi wymiernej, to będzie 1/4. Przez, no i tu ponownie, pierwiastek zapisuję jako 3/1 razy, no i tu muszę troszeczkę pod tym pierwiastkiem, bo jest ich trochę, się zastanowić. I tak, na początku rozpiszę 81 jako 3/4 razy, pierwiastek drugiego stopnia to jest 3/1 i to wszystko jest pod pierwiastkiem stopnia trzeciego, czyli do potęgi 1/3. I to się równa. Czyli tak, 3/4 na razie przypisuję. Z własności potęga potęgi przemnażam, czyli 3 × 1/4 to będą 3/4 przez, i tu mam 3/1 razy, i tu tak, 4 + 1/2, bo jak mnożę o tych samych podstawach funkcje, to wówczas dodaję ich potęgi, czyli będą 4 całe i 1/2. Z własności potęga potęgi muszę przemnożyć to jeszcze przez 1/3, czyli to będzie tak, 4 całe i 1/2 to jest 9/2, razy 1/3 to będą 3/2, czyli to będzie 3/3. I tak, i w liczniku, i w mianowniku mam mnożenie, czyli muszę potęgi pododawać, czyli to będzie 3/4 i 3/4 przez, i tu będzie 3/1/2 + 3/2 to są 4/2, czyli 2. Jak dzielę, to odejmuję wówczas wykładniki, jeżeli mam te same podstawy, czyli to będzie 3/2,3/4. I to już jest, moi drodzy, potęga liczby 3 i wykładnik tutaj jest jak najbardziej liczbą wymierną, ewentualnie możecie przedstawić to jeszcze jako 11/4. My to sobie tak zostawimy i, moi drodzy, zakończamy w tym momencie nasze zadanie, czyli wykorzystaliśmy tutaj dużo właśnie własności potęg. Jeżeli chcecie, możecie robić po kolei, najpierw zanim rozpiszecie sobie pierwiastek, możecie wszystkie liczby pozamieniać na potęgę liczby 3, a dopiero potem sobie te wszystkie pierwiastki pozamieniać też na potęgi wymierne. Tempo zadania i rozpisanie zależy od Was. Pamiętajcie, żeby zrobić zawsze tak, żeby to dla Was było to jak najbardziej czytelne. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych zadań związanych z maturą rozszerzoną, z liczbami rzeczywistymi, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.